Państwu, nazywam się Andrzej Gałła i jestem pracownikiem, aktorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wcześniej byłem aktorem w Teatrze Kapitol we Wrocławiu, jeszcze wcześniej w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, a jeszcze wcześniej w Teatrze Kalambur też we Wrocławiu. I kiedy dwa dni temu wyruszyłem na wycieczkę z mojego dużego pokoju do małego, gdzie stoją moje książki, szpargały, gdzie stoi komputer, zacząłem szperać i znalazłem właśnie z tego okresu kalamburowego dwa wiersze, które napisał mój kolega Artur Kusaj, którego w tej chwili serdecznie pozdrawiam. A dlaczego właśnie akurat te wiersze? Bo minęło ponad 30 lat, a one dalej są aktualne. Pozwolicie Państwo, że przeczytam teraz jeden z nich. Wiersz nosi tytuł Nie ma etatów dla poetów, czyli krótka rozmowa w biurze pośrednictwa pracy. Nie ma etatów dla poetów, bo co z takiego za fachowiec? Co taki umie? Żłobie, dłubie, no rzeźbie, ale w słowie. A takiej rzeźby nie postawisz na telewizor ni w ogrodzie. I choć erotyk ma w tytule, to nie podnieca mnie w ogóle. Nie ma etatów dla poetów, bo co z takiego za pożytek? To, czego z płodzi nie ugryziesz, bo jest zrobione z samych liter. A te literki trzeba składać. I to kolejno, nie inaczej. A jak już uda ci się złożyć, to jeszcze ma to coś tam znaczyć. Nie ma etatów dla poetów. Potrzebni blacharz, szwaczka, murarz. Taki jak zrobi coś, to widać. Bo to jest beton, kieca, rura. I to rozumiem, to jest konkret. Nie jakieś tam pierdoły wiersze. Te były dobre, ale kiedyś, jakżem do szkoły chodził jeszcze. Nie ma etatów dla poetów. Potrzebni blacharz, szwaczka, murarz. Taki jak zrobi coś, to widać. A na cholerę nam kultura? A gdy się już naszyje kiecek, zabetonuje wszystkie rury, może nam zachce się coś więcej. Cholera wie, czy nie kultury? Lecz wówczas będzie już za późno, by sobie te pytania stawiać. Znów dinozaury będą górą, a z troglodytą trudno gadać. Smutne, ale niestety cały czas aktualne. I drugi wiersz, tym razem o nas, o aktorach. Różnie na nas mówią aktorzy, gwiazdy, artyści, a czasami wesołki, błazny, różnie. Przywykliśmy. Drugi wierszyk nosi tytuł Błazenada. Kogo nie spytać, chciałby być królem, matą, obibok, działacz czy cieć. Cztery litery złożyć na tronie i piękne żony ze cztery mieć. Nałożyć sobie na łeb koronę, w łapie mieć berło, szkarłatny płaszcz i dwór uległy i lud oddany. No i przyboczną goryli straż. To też na trony popyt ogromny, gorzej z podażą. Niestety źle. I dysproporcji skutek wiadomy, bowiem dokoła jest tak, jak jest. Knują, wojują, szczują i trują, włażą jak muchy durne na lep, dopóki ich nie zdetronizują lub co nierzadkie, utną im łeb. Moje marzenia dużo skromniejsze, brak mi ambicji, nie ma co kryć. Od tronu stronie, dzwoneczkiem dzwonię, zawsze marzyłem, by błaznem być. Zanim się jednak tłumek przerzuci,
Dawaj szturmować błazeński stan. Ewentualnych chętnych chcę przestrzec i pod rozwagę myśl taką dam. Król może sobie miewać migreny, wstać lewą nogą, popełnić błąd. Przegraną wtedy zrzuci na wojsko, winę za nędzę, obciąży rząd. Błazen zaś musi liczyć na siebie. Baczyć na dowcip, gdy chce mieć wikt, bo gdy go kiedyś dowcip zawiedzie, w obronie błazna nie stanie nikt. Prawda, jaki aktualny? I na koniec wierszyk, który wyszperałem w tej mojej wycieczce osobistej w małej antologii kabaretu napisanego przez pana Kazimierza Krukowskiego. Właściwie piosenka, którą wykonał w roku 76 w Teatrze Syrena. A jest to w tej chwili chyba mój bardzo osobisty wiersz, który chciałbym państwu przedstawić. Tym razem to wiersz o mnie po prostu. Tak jeszcze niedawno przygodni znajomi pytali w przelotnej rozmowie: co słychać nowego u pana? Jak leci? Dziś tylko pytają: jak zdrowie? Wabiły mnie kiedyś, kusiły dziewczyny, po prostu deptały po piętach, a dziś ustępują mi miejsca w tramwaju te same urocze dziewczęta. Biegałem po zdrowie z rozwianą czupryną, pod deszcz i pod wiatr, w samych szortach, a dzisiaj parasol, berecik, podpinka przy zerze na skali Beauforta. I nic nie obchodził mnie żaden minibar, ciśnienie, obniżka czy zwyżka. A dziś przy najlepszej prognozie pogody powyżej parteru zadyszka. Tak jeszcze niedawno noc w noc w karnawale ubawy, swawole z szampanem. A dzisiaj dzień w dzień tak się czuję pod wieczór, jak dawniej po kacu nad ranem. Lubiłem popatrzeć z daleka czy z bliska na modne bikini czy topless, a dziś okulary dodali i bliży i modne zastrzyki i krople. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Tak mówią, a jak jest w istocie? Styl retro przywrócił do łask to, co było. I modne są znowu starocie. I lampa naftowa, i z duszą żelazko, na czaj samowar made in Tuła. Więc myślę, że ja z łysiejącą siwizną do mody pasuję jak ulał. Za długo już ględzę, lecz dla mnie wspomnienia to jakby dodatek do renty. Więc jeszcze czterowiersz, bo nie chcę zakończyć bez zaskakującej puenty. Gdy widzę wasz uśmiech, od razu młodnieję i sił na zamiary nie mierzę. Jak długo potrafię być młodym na scenie, to od was, kochani, zależy. Dlatego też, drodzy państwo, serdecznie zapraszam was do naszego teatru, do Teatru Polskiego, na spektakle, które już są w repertuarze i które za chwilę się te nowe pokażą. Oczywiście, jak już będzie można do teatru wchadzać. Żebyście państwo jeszcze raz powiedzieli mi i moim kolegom, że jeszcze jesteśmy młodzi. Zdrowia życzę i do zobaczenia w teatrze.